Cześć, opowiem Wam o rowerze górskim Indiana Storm X10. Indiana to polska marka, której rowery produkowane są w największych fabrykach rowerowych w Europie. Ten rower zbudowano na lekkiej, karbonowej ramie, z jednej strony dającej sporo komfortu, z drugiej strony dające też sportowe możliwości. Ta geometria jest specjalnie wyważona tak, aby każdy mógł na tym rowerze poczuć się dobrze. Wszystkie przewody w ramie poprowadzono w środku, tak aby wyglądało to estetycznie i abyśmy podczas jazdy nie zahaczyli gdzieś taką linką, nie zerwali jej. Jednocześnie osoby, które serwisują rower samodzielnie, na pewno ucieszy fakt, że suport jest wkręcany, także w bardzo łatwy sposób możemy go wymienić w domu. I producent na ramę daje 5 lat gwarancji. W rowerze pracuje solidny napęd Shimano Deore, 10-rzędowy, dodatkowo z przerzutką z tyłu oczko wyższą z grupy Shimano SLX. Przerzutkę wyposażono w sprzęgło, dzięki czemu ona szybciej zmienia biegi, jednocześnie łańcuch nie będzie się obijał o tylny trójkąt ramy podczas jazdy po nierównościach. Korba ze sztywną osią została wyposażona w tarczę 36-26, natomiast z tyłu znajdziemy kasetę o zakresie 11-42. Tak duża rozpiętość biegów daje nam z jednej strony możliwość rozpędzenia się do ponad 40 km na godzinę, z drugiej strony możemy podjechać pod każdy, nawet najbardziej stromy podjazd. Za amortyzację odpowiada widelec powietrzny RockShox Recon o skoku 100 mm. Wyposażono go w tłumik Motion Control, czyli tę nowszą wersję tłumika, dzięki czemu w łatwy sposób możemy dopasować amortyzator do naszego stylu jazdy. Dodatkowo oczywiście pompując amortyzator do odpowiedniego ciśnienia, dostosujemy go do naszej wagi i do tego, jak jeździmy. Na kierownicy znajdziemy manetkę do blokowania amortyzatora. Dzięki temu możemy usztywnić cały rower podczas długich podjazdów, ewentualnie na asfaltowych odcinkach, gdzie nie ma nierówności. Co bardzo istotne, zwłaszcza w rowerach do trochę ambitniejszej jazdy, są sztywne osie kół. Jak sama nazwa wskazuje, zwiększają one sztywność kół podczas jazdy w zakrętach, podczas dynamicznej jazdy w trudnym terenie. I jak najbardziej ta Indiana jest w takie sztywne osie wyposażona, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I duże 29-calowe koła z jednej strony lekko się toczą, dobrze pokonują nierówności, z drugiej strony dają nam odpowiednią sztywność i stabilność podczas pokonywania zakrętów. Mocne obręcze marki WTB, jakie zastosowano w tym rowerze, dają możliwość przerobienia kół na bezdętkowe. Dzięki temu będziemy mogli jeździć na niższym ciśnieniu, co zwiększy naszą przyczepność, a także zmniejszy ryzyko złapania kapcia podczas jazdy. Podsumowując, Indiana Storm X10 to bardzo dobry wybór dla wszystkich tych, którzy szukają roweru górskiego z karbonową ramą, powietrznym widelcem, sztywnymi osiami i jednocześnie przystępną ceną.